Znany polski performer, Luke, pojawił się na scenie Centrum Kongresowego w Hanowerze, co zasygnalizowało otwarcie targów CeBIT 2013. To właśnie Polska jest oficjalnym partnerem tegorocznego CeBIT-u, a na targach wystawi się ponad 150 firm z naszego kraju. Imprezę otwarcia uświetniły naturalnie przemówienia najbardziej prominentnych polityków, zarówno kanclerz Niemiec Angeli Merkel, jak i premiera Polski Donalda Tuska. Oboje na każdym kroku podkreślali, jak ważna jest branża ICT. Donald Tusk zachwalał specjalistów z Nadwisły i deklarował pełne poparcie rządu dla rozwoju nowych technologii w naszym kraju. Również Angela Merkel zachęcała zwłaszcza do odwiedzenia stoisk polskich wystawców. Ceremonia otwarcia to jednak nie tylko przemówienia. Podczas gali przyznano także nagrodę CeBIT Innovation Award za technologię, która może zmienić podejście do przesyłania bogatego multimedialnie obrazu na wiele różnych ekranów jednocześnie. Ciekawostką była także prezentacja technologii, które już za kilka lat wykorzystane zostaną w europejskiej misji na Marsa i pomogą zgłębić kolejne tajemnice czerwonej planety. Prototyp przygotowanego specjalnie na tę okoliczność łazika został zresztą użyty później przez Angelę Merkel, Donalda Tuska i kilku innych oficjeli do symbolicznego wciśnięcia czerwonego guzika. Od tej chwili CeBIT 2013 można uznać za rozpoczęty.